Dzień dobry wszystkim. Na promocji 24 numeru Rity Baum. Promocja sportowego numeru Rity Baum, w której będą brali udział autorzy i redaktorzy Rity, a także zaproszeni goście. Ten happening, tą akcję, ta akcja powstała przy współpracy, w kooperacji Muzeum Współczesnego Wrocław i pisma Rita Baum. W sumie wykreowaliśmy ten pomysł wspólnie z Bartkiem Lisem. Miło mi, że jest dzisiaj kilka osób, które ten numer wytworzyły. Między innymi Marcin Boronowski, Jacek Zachodny, który jest autorem okładki, tylnej okładki, śród stron. Na co czekamy? Do biegu. Do biegu. Sporcy mają tylko i wyłącznie rację bytu i kości. Dlaczego? Bo sport to właściwie ciężka praca, szkolenie swojej techniki, szkolenie swoich umiejętności, nieustanna praca od rana do wieczora. Nie ma miejsca na idealizm. Idealiści przebywają w sporcie. Została zachwiana pewna równowaga między tymi dwoma postawami, czyli że radykalnie opcja biznesowa, finansowa zwyciężyła. I dlatego wydaje mi się, dla równowagi ciekawsza jest propozycja Sofiona. Natomiast propozycja ICOS-a jest potwornie pragmatyczna i obliczona wyłącznie na zdobycie celów, na zdobycie pewnej sławy, pieniędzy, i w taki sposób ICOS jest współczesnym niewolnikiem. Pewne sporty dają większą władzę i większy wpływ, większe pieniądze, i zazwyczaj my są zdominowane przez mężczyzn. Gdzie nie? Ale to nie my zaczęłyśmy ten temat. Aha. Ale skoro wyszły kobiety na boisko, na murawę, zaczął się temat typowy. Znaczy jest, temat kobiety i mężczyzny w sporcie jest ciekawą sprawą, bo jeżeli wrócimy do antycznej Grecji, tam nie było miejsca na kobiety w sporcie. Tam nie było miejsca na kobiety jako te, które mogą go uprawiać ze względu na to, że ich ciało nie spełnia parametrów. Ale w ogóle kobiet, bo sport jest sferą publiczną, więc jeśli kobiet nie ma w sferze publicznej, nie ma ich również w sporcie, w którym można zdobywać pozycje. To jest... No. Pamiętajcie, że sport powstał według hasła szybciej, mocniej, wyżej. I to jest coś, co zawsze go ciągnęło do przodu. Mnie zainteresowały te normy, o których mówisz, Jacku. Wydaje mi się, że one zostały stworzone przez kogoś, kulturowo. Zastanawiam się, dlaczego te normy są obowiązujące. Krótko mówiąc, na ciele mężczyzn mięsień się lepiej eksponuje niż na ciele kobiet. Prosta sprawa. Mam jeszcze parę innych pomysłów. Niekoniecznie muszę iść na stadion. Mogę iść na strefę kibica. Chodźmy. Mogę odpowiedzieć na pytanie dotyczące dlaczego Sofion nie zdradza? Dlatego, że Sofion gra w inną grę. Proste. Na pewno tak, tylko że jakby jeżeli mierzy człowieczeństwem, to wybór Sofiona jest świetny, wręcz idealny. Natomiast jeżeli mierzy z pragmatyką zawodów, to nie, no. Wszyscy będą pamiętali później o ICOS-ie, a nie Sofionie. Aczkolwiek my wewnętrznie wiemy, że to Sofion jest cichym bohaterem, ale na zawsze zostanie cichym bohaterem. Niekoniecznie, bo Sofion mógł łatwo zostać bohaterem, ale z tego nie skorzysta. Może właśnie to Sofion skupia się na istocie rzeczy, czyli na sporcie, a nie całą otoczką, która być może pozwala wygrać. Jest coś takiego... Ale nie w sporcie, tylko z innymi ludźmi. Czujesz tę różnicę? Tylko że jeśli istnieje definicja sportu, to chodzi w niej właśnie zawsze jednak o zwycięstwo, prawda? Znaczy zwycięstwo, rywalizacja. Ludzie się podniecają, kiedy rywalizacja jest w czysty sposób, prawda? Kiedy jest fair play jednak. Kiedy tego fair play nie ma, jest zawsze ta zakała, która zostaje na obliczu.